kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o perfumach, które jak tylko dowiedziałam się, że wyjdą, wiedziałam, że będę musiała dodać je do swojej kolekcji, czyli będzie to Zara X we współpracy z Barbie. Zara i Barbie, perfumy Barbie, po prostu z Zary. Tak, tak, wiem, już pewnie tutaj będziecie pisać znowu ta Barbie, no i wszędzie ta Barbie, ale no jeżeli teraz jest na to hype, jeżeli teraz jest to popularne, no to siłą rzeczy nie uciekniecie przed Barbie, jeżeli nie chcecie słuchać o tych perfumach, no to po prostu nie musicie. Natomiast ja muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowana tematem. Jakoś tak bardzo mi to poruszyło fajne nuty nostalgii. Ja jeszcze filmu nie widziałam, prawdopodobnie zobaczę dopiero jak on wyjdzie z kin. Natomiast perfumy, no jak zobaczyłam to, tak jak mówię, wiedziałam, że chcę je mieć i chcę tutaj je dla Was na pewno zrecenzować. Także jeżeli jesteście zainteresowani, jaka jest moja opinia na temat perfum Zara Barbie, zostańcie ze mną. Mam na imię Justyna, to jest mój perfumowy świat. Jeżeli Wam się tutaj podoba, dzisiaj jest bardzo różowo, cukrowo, wyglądam jak wata cukrowa, zostańcie ze mną, zasubskrybujcie, zostawcie komentarz, dajcie lajka. Jeżeli jeszcze nie wiecie, mam również anglojęzyczny kanał, tam również rozmawiamy o perfumach. Jeżeli macie ochotę tam mnie wesprzeć, też będzie mi bardzo, bardzo miło. No więc zacznijmy. W ogóle tak, niestety, te perfumy, jeżeli chodzi tutaj o tą Zarę Barbie, jest to bardzo reglamentowany produkt. Tak naprawdę ja myślałam, że w ogóle nie wrzucą ich online, bo było, że coming soon, później w ogóle było chyba, że brak dostępności w ogóle. Wiem, że tak naprawdę te perfumy stacjonarnie były dostępne, czy są może jeszcze dostępne w Złotych Tarasach w Warszawie, ale chyba nigdzie więcej. Więc no uważam to... no tak za cwany ruch marketingowy, bo tak naprawdę ten brak tych perfum nakręca coraz bardziej popyt. Wiele ludzi chce mieć te perfumy, wiele ludzi tam widziałam na grupach już o wiele drożej je sprzedaje niż są do dostania na stronie czy na sklepie. No także wiedzą co robią zapewne. Trochę mnie to wkurza, bo uważam, że powinno to być po prostu dostępne. Nie powinno być to tak limitowane. Po prostu powinni rzucić tego więcej, bo podejrzewam, że no głupi nie są i wiedzą, że się będzie to sprzedawało. No ale myślę, że to jest taka, wiecie, gierka na umyśle klientów, że po prostu tego nie ma. Będą to może wrzucać od czasu do czasu. No i tyle. Natomiast mi udało się upolować swój egzemplarz, ale to też dzięki tak naprawdę czujnemu oku Andiego, który jest moim perfumowym kolegą, jak wiecie, Gourmandy Andy na Instagramie, bardzo Wam polecam jego profil, robi przepiękne zdjęcia, buteleczek, perfum, ogólnie też jara się bardzo zapachami, mówiąc brzydko. No i Andy wiedział, że ja polowałam na te perfumy i napisał mi właśnie, że wiadomość, że są na stronie Zary, bierz, bo zaraz nie będzie. No i faktycznie, jak tylko kupiłam swój egzemplarz, no to okazało się, że w 15 minut cały asortyment niestety tych perfum się wyprzedał. Dajcie znać, czy udało Wam się upolować flaszkę swoich perfum, czy w ogóle polowaliście. No i może zacznijmy. No więc Zara i Barbie. Wygląda to w ten sposób, no czy to nie jest po prostu słodziutkie, czy to nie nawiązuje do dzieciństwa, ja Wam powiem, że no jako mała dziewczynka byłam bardzo podekscytowana konceptem posiadania lalki Barbie. Miałam tylko jedną, ktoś mi tam kiedyś z Niemiec przywiózł i była to moja najlepsza lalka. Oczywiście chciałam mieć więcej, no ale nie miałam więcej, miałam jakieś inne lalki, które Barbie nie były. No więc tutaj ja myślę, że cały ten koncept tego odświeżenia, tego szału na Barbie jest skierowany głównie do osób takich jak ja, jak całe moje pokolenie lat 90., które po prostu na Barbie się wychowało. No tak jak mówię, myślę, że to jest cwane, bo po prostu porusza to nutę nostalgii w nas, no i ludzie po prostu wariują na punkcie akcesoriów z Barbie teraz, no bo film jest w kinach, więc wszyscy się ekscytują tym niezmiernie. Ja tam kolekcję widziałam na stronie Zary, te ciuchy w ogóle do mnie nie przemawiają, ja jak wiecie, no różu nie za często noszę, to jest tak naprawdę sukienka moja jedyna różowa w takim kolorze. Ja zazwyczaj jestem w takiej estetyce bardziej, lubię kolorowe, ale niekoniecznie aż taki mocny róż. Róż lubię ogólnie, ale nie taki róż Barbie. No ale taką jedną sukienkę mam. No i to muszę Wam powiedzieć, że opakowanie bardzo, bardzo mi się podoba. Ma coś w sobie takiego, wiem, że jest dziecinne, wiem, że nie jest jakieś tam specjalnie wybitne.
może powiedzą, ma te 30 lat już ponad, a się cieszy jak dziecko, no ale ja uważam, że w każdym z nas jest dziecko i ja absolutnie tego dziecka z siebie usuwać nie chcę, bo myślę, że taka radość tymi takimi nawet prostymi rzeczami, takimi, wiecie, nawet głupotami, myślę, że jest to nam potrzebne, żeby żyć po prostu szczęśliwie, więc ja absolutnie jestem dzieciakiem w środku i nie zamierzam tego zmieniać, a więc no siłą rzeczy bardzo cieszy mnie ten nabytek, bardzo, bardzo się cieszę z tej butelki. W ogóle powiem Wam, że zapach też bardzo mi się podoba, ale o tym za chwilę. Także tutaj no to opakowanie, no to jest różowe, tutaj jest brokat, ale takie jednocześnie no różowo-minimalistyczne, jeżeli możemy to tak nazwać troszkę paradoksalnie. Także tak to wygląda. W ogóle zapomniałam już tutaj przynieść, ale nie będę zatrzymywała tego filmu, bo nie ma to sensu. W ogóle te perfumy do mnie przyszły w takim kartonie, który jest też cały różowy i ma naklejkę Barbie i w ogóle był za duży, jeżeli chodzi o te perfumy. Zara czasem wysyła po prostu nawet jeden zapach w takim wielkim kartonie, jakby tam miało być, nie wiem, 10 zapachów, co, no nie wiem, uważam za trochę bez sensu, no ale okej. Okay. A może dobra, pokażę Wam ten karton. No więc tak on wyglądał, taki, patrzcie, różowiutki Zara Barbie. No myślę, że całkiem fajny, spójny koncept, także to jest to. Ale tak jak mówię, no karton za duży i to już mi się zdarzyło nie pierwszy raz, że zamawiałam jeden zapach i po prostu taki wielki karton mi przysłali. Nie wiem, ostatnio też zamawiałam lampę z Ikei, która nie była jakaś duża, a też taki ogromny karton dali, że ledwo ją dotarczyłam do domu z paczkomatu, ale nieważne, jeżeli chodzi o ten zapach. Dobra, otwieramy. Zapach kosztuje 89,90. No ja radzę dorwać, jeżeli ktoś złapie na stronie, że jest dostępny, to ja radzę dorwać, bo no myślę, że to jest taki fajny artefakt, wiecie, nawet mieć coś takiego, na pewno to jest limitowana edycja, na pewno tego później nie będzie, na pewno później butelki będą kosztowały miliony monet, więc myślę, że opłaca się po prostu. No i buteleczka wygląda w ten sposób. Jest to tradycyjna taka zarowa butelka w cylindrycznym kształcie, w tym kształcie też przychodzi na przykład Red Temptation, także no, znacie tą butelkę już. Tutaj mamy srebro, w sumie no, ja jestem sroka, chciałabym, żeby to było złote, ale wiecie co, z drugiej strony myślę, że może to srebro faktycznie troszeczkę tą różowość robi bardziej surową, nie jest to takie przesłodzone, infantylne, bo może faktycznie gdyby to było takie, wiecie, chamskie złoto z różem, może to by było bardziej infantylne, no nie wiem, ja to pewnie bym dała złoto, ale nieważne. No i właśnie cała ta buteleczka jest różowa, no ona mi tutaj bardzo pasuje jakoś, tak to mówię, bardzo, bardzo cieszy mnie ten zapach. No i co my tutaj mamy? W głowie mamy neroli pomarańcze, w sercu mamy kwiat pomarańczy, róże i w bazie mamy wanilię i tonkę. Jak ja zobaczyłam, że jest tonka, to no od razu wiedziałam, że no 98% no chyba mi się spodoba i w ogóle wiele osób mówi, że ten zapach jest podobny do Kilian, Love Don't Be Shy, albo Oriany od Parfums de Marly. Oba te zapachy testowałam, Kiliana Love Don't Be Shy mam nawet odpowiednik, mam też bardzo podobny zapach do Kiliana Love Don't Be Shy, jest to Jean-Paul Gaultier, jest to pin-up, classic pin-up, bardzo podobny jest ten zapach właśnie do Love Don't Be Shy. Jak dla mnie być może neroli, które jest tutaj w tym zapachu, jest podane tak bardzo słodziutko, jest tutaj na pewno jeszcze pianka marshmallow, pomimo że jej nie podali w składzie takim oficjalnym, to ja myślę, że tutaj jest jakaś pianka marshmallow, coś bardzo takiego słodkiego, kremowego. No, neroli być może jest podobnie podane, tak jak w Kilian Love Don't Be Shy, ale absolutnie nie jest to ten sam zapach. Mi na pierwszy rzut nie przyniósł w ogóle takich oczywistych skojarzeń z Kilianem Love Don't Be Shy. Jeżeli jesteście tego ciekawi, bo tutaj właśnie też chcę porozmawiać o tych podobieństwach rzekomych, jakie ludzie mieli na temat, jakie ludzie w ogóle wysnuwali na podstawie tych nut zapachowych wszystkich i na podstawie tego, co wąchali. Dla mnie to nie jest typowy Kilian Love Don't Be Shy. Dla mnie Love Don't Be Shy pachnie bardzo podobnie jak taki lek wziewny Bioparox, który ja bardzo często brałam jako dziecko. To jest po prostu zapach takiego mocnego, sztucznego kwiatu pomarańczy. No w Kilianie jeszcze mamy do tego właśnie te słodsze pianki marshmallow, ale ogólnie Kilian Love Don't Be Shy to jest dla mnie właśnie taki Bioparox z piankami marshmallow. No i jeżeli chodzi o Oriane Parfums de Marly, niedawno testowałam, bo miałam próbkę bardzo długo już u siebie w szufladzie, ale wiecie co, jakoś tak nie mogłam się przekonać, bo chyba Meliora, którą wszyscy tak chwalili, że taka wspaniała i tak dalej, tak brzydko później w bazie leżała na mojej skórze, że
straciłam ochotę testowania czegoś innego z Parfum z de Marly i widziałam to Moriana, ale mówię, nie, na pewno będzie to jakiś taki paskudny ulep. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że Oriana bardzo mi się podoba. Jest to zapach też taki fluffy, taki puszysty, słodziutki, ale nie przesłodzony jak dla mnie i ma on w sobie właśnie bardzo dużą dozę neroli, kwiatu pomarańczy, no otulonego tymi piankami marshmallow, natomiast też jest jakieś w nim takie piżmo chyba, przywodzące mi też na myśl jakieś takie czystą skórę, środki do prania, no oczywiście to nie jest tak prosto jak ja mówię, ale coś w tym stylu. No i do czego jest to podobne, bo nie wiem, czy już tutaj w ogóle tyle tematów poruszyłam. Ja tutaj ten zapach cały dzień na sobie noszę, mam na ręku. Powiem Wam, że ten zapach jest absolutnie szalony, jest różowy, to fakt, jest słodki, więc musicie lubić słodkie perfumy. Czy on jest podobny do Oriany? Troszeczkę, ja myślę, że gdzieś właśnie to podanie tego kwiatu pomarańczy, podanie tej wanilii może być trochę przywodzące na myśl Oriany. Natomiast Oriana, no jak wiadomo, jest bardziej szlachetna, bardziej taka przestrzenna, więcej się w niej dzieje, można tak powiedzieć. Ona jeszcze tak bardziej musuje. Natomiast to jest taka bardziej przypudrowana jeszcze wersja Oriany, ale jak dla mnie nie jest to kompletnie zamiennik ani inspiracja taka typowa. To są tylko takie delikatne nawiązania, jakie czujemy. Jeszcze ludzie mówili, że troszeczkę ten zapach im przypomina Princess od Kiliana. No Princess to jest zupełnie inny profil zapachowy, jakby dla mnie to nie jest w ogóle profil zapachowy, który kojarzy się z różem, bo tam mamy herbatę, mamy mleko, które są takie słodkie, puszyste. Jeżeli chodzi o taką puszystość od tych pianek marshmallow, to być może o to ludziom chodzi, no to się zgodzę. Jeżeli na przykład lubicie Princess od Kiliana, to myślę, że być może ten zapach się Wam spodoba. Jeżeli lubicie Orianę, to myślę, że ten zapach się Wam spodoba. No i jeżeli lubicie Love Don't Be Shy, no to też. Ale żeby było jasne, to nie jest taki, wiecie, typowy klon. To właśnie chciałam powiedzieć. No i ten zapach. Wiecie co, ja nie wiem, mi się tak pozmieniało ostatnio, ja bardzo stroniłam w ogóle od różowych zapachów, od takich właśnie zapachów, no cukierkowych. Zawsze mi się ten koncept wydawał bardzo taki, no, mdlący, ale nie wiem, ostatnio, wiecie co, miło się zaskoczyłam, zwłaszcza jak testowałam niszę. Ja bardzo polubiłam zapach Imaginary Authors in Love with Everything. Ja tutaj Wam mówiłam o tym zapachu właśnie przy okazji omawiania zapachów takich, które bym wybrała dla Barbie. I później jeszcze testowałam ten zapach, muszę Wam powiedzieć, że on naprawdę mi się spodobał i mocno się zastanawiam, czy kiedyś nie włączyć tego zapachu do swojej kolekcji, bo to jest taka wspaniała, słodka malina, krągła jednocześnie i bardzo kremowa. I tutaj też otrzymuję taki efekt. Oczywiście absolutnie nie jest to ten sam zapach. Też mówię tylko po prostu, jaki efekt wyczuwam. Także tutaj też na pewno, tutaj nie mamy maliny tak naprawdę w nutach zapachowych, ale jakąś taką owocowość gumową lekko czuję, więc jest słodko, jest puszyście, jest pudrowo, no i jak psikniecie, to faktycznie czujecie się jak w takiej różowej chmurce, ale muszę Wam powiedzieć, że ten zapach przynajmniej na mnie nie pachnie w ogóle tanio, nie pachnie płasko też, no nie jest to wybitne dzieło, wiecie, nie wiadomo co, no możecie powiedzieć, ona niszy używa takim dziadostwem się psika. Ja uważam, że jeżeli tylko zapach nam przynosi radość, cieszymy się, dobrze się czujemy, jak się w nim, jak go nosimy, a tutaj mi się światło zmienia, bo słońce wychodzi. Jeżeli tylko zapach sprawia nam radość, jeżeli się w nim dobrze czujemy, jeżeli no, czujemy, że to jest to po prostu, sprawia nam przyjemność, nie obchodzi mnie to, czy to jest nisza, czy to jest mainstream, czy to jest odpowiednik. Skończmy wreszcie z takim, wiecie, snobizmem, że jak ktoś tylko niszę używa, to on musi już od razu nie lubić Zary na przykład. Dla mnie to jest totalna głupota. Ja się bardzo cieszę z tego zapachu. No i tak jak mówię, on jest pudrowy, jest lekko kremowy też, ale wychodzi tutaj nam mnie bardzo fajna taka jakby goryczka z tego neroli. No i ją czuć tak naprawdę minimalnie. To jest taki pazureczek malutki goryczki w tej całej pudrowej takiej słodyczy, ale jest to bardzo przyjemne. Jest to troszeczkę takie cukierkowe, jest to troszeczkę takie marshmallow właśnie, takie budyniowe może troszeczkę, ale ta wanilia z tą tonką, myślę, no tutaj w tej bazie robią robotę, bo
No myślę, gdyby nie było tonki, to ten zapach byłby płaski. Natomiast jak wiecie, tonka dla mnie podbija słodycz i sprawia, że słodycz skrzy i słodycz jest na wyższym levelu niż byśmy tylko mieli na przykład wanilię, czy jakiś karmel, czy właśnie jakiś marshmallow. Więc uważam, że naprawdę jest fajnie, naprawdę jest przyjemnie i muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczona trwałością tych perfum, bo no tak by się to można by było powiedzieć właśnie, tak jak mówię, infantylny dosyć zapach, być może dla dziewczynki i tak dalej. Absolutnie też tak nie uważam. Myślę, że ten zapach jest po prostu dla osób, które lubią słodkie wonie. Tak jak powiedziałam, jeżeli Killian Love Don't Be Shy to Wasz klimat, jeżeli Oriana to Wasz klimat, jeżeli In Love With Everything od Imaginary Authors to Wasz klimat, myślę, że Barbie Wam się spodoba. Także ten zapach absolutnie jest dla osób, no po prostu, które lubią słodycze, także tutaj też bardzo bym nie chciała kategoryzować tego zapachu, że to jest tam dla kogoś. Nie wiem, jak ktoś ma powyżej 50 lat, to nie ma prawa tego nosić. Absolutne bzdury jak dla mnie. Także już oczywiście straciłam wątek, natomiast tak jak mówię, bardzo przyjemny, bardzo pudrowy, czuć ten kwiat pomarańczy, więc myślę, że tą nutkę też musicie lubić. No jest bardzo tak radośnie też. No tak jak mówię, przywodzi Wam na myśl ten zapach taką różową chmurę i mówiłam właśnie o trwałości, że jestem bardzo mile zaskoczona trwałością tego zapachu. Wczoraj odebrałam go po południu, po pracy. No i oczywiście cała się spsikałam, miałam taki zapach na sobie już wcześniej, który by pasował profilem do tego. Miałam na sobie Mula Mula od Byrona, Róż Ekstrem, który też jest takim słodkim, malinowym, krągłym zapachem, też takim bardziej gourmandem, więc te zapachy fajnie szły razem, ręka w rękę, więc tym później się spsikałam. No i czułam go całe naprawdę popołudnie bardzo intensywnie, a dużo psików nie zrobiłam. No i później oczywiście po prysznicu też jeszcze wieczornym zaaplikowałam sobie ponownie te perfumy. Chyba 3 psiki zrobiłam, nie było tego dużo i muszę Wam powiedzieć, że jak obudziłam się rano, bardzo intensywnie ten zapach wokół siebie czułam. Także ja uważam, że bardzo dobra trwałość, no przynajmniej na mnie, tak jak mówię, to jest zawsze bardzo subiektywne, ale przynajmniej na mnie bardzo dobra trwałość. Projekcja myślę, że też jest całkiem przyzwoita. Ja ten zapach tak naprawdę wokół siebie wyczuwałam dzisiaj cały dzień. No ja się dopsikałam tam gdzieś w połowie dnia, bo po prostu chciałam odświeżyć sobie ten zapach, znowu poczuć otwarcie, natomiast nie było to tak, że musiałam, bo zniknął ten zapach ze mnie. Nie szukałam tego zapachu na swojej skórze, a więc bardzo, bardzo no podoba mi się to, bo ja lubię, jak wiecie, taki efekt, że nie muszę szukać zapachu, czuję go wokół siebie i cały dzień jak siedziałam, to tak naprawdę myślałam, co mi tak przepięknie pachnie, bo tak jak mówię, jest to taki puder neroli, może to tak ujmijmy, puder neroli, wanilia, troszeczkę takiej właśnie, tak jak mówię, minimalnej gorzkości, minimalnej też takiej delikatnej świeżości od tej pomarańczy, no tutaj mamy pomarańczę, ale być może jeszcze jakiegoś takiego delikatnego cytrusa dodali, także naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie. Jeżeli tylko traficie na Barbie w Zarze, to ja uważam, że bardzo warto zainteresować się, bardzo warto kupić swoją butelkę, bo myślę, że no to jest coś takiego no unikatowego, co będzie na pewno unikatem. Ja żałuję w sumie, że ta seria, że te perfumy nie zostaną na stałe w asortymencie, bo nie oszukujmy się, Zara wariuje totalnie i zapewne tych perfum nie będzie w ogóle dostępnych za jakiś czas, także póki możecie, jeżeli macie tylko okazję, to łapcie Barbie, trzymam kciuki, żeby uzupełnili asortyment, bo no myślę, że jest to bardzo, bardzo przyjemny zapach, mi się bardzo podoba, tak jak mówię, pozmieniało mi się, jakoś tak ciągnie mnie w kierunku różowych zapachów i ten zapach, o dziwo, nie zawiódł mnie. Pomyślałam nawet, jak będzie jakiś beznadziejny, no to przynajmniej przetestuję, tutaj Wam powiem, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę miło się zaskoczyłam. O dziwo, tak jak mówię, bardzo miło mi się go nosi. Także dajcie mi znać, czy Wy jesteście zainteresowani tą nowością z Zary, czy polujecie na swój egzemplarz, czy chcielibyście mieć te perfumy, czy uważacie, że to jest po prostu przesada. Dajcie znać, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!